Halo, halo, witajcie kochani w takim zupełnie niespodziewanym live'ie, takim niezaplanowanym, znaczy trochę przeze mnie już zaplanowanym, ale w sumie niezapowiedzianym, ponieważ zazwyczaj spotykamy się w środę po południu, w środę o godzinie 20 i właśnie w tę środę o 20 również spotkam się z wami, aby omawiać następną osobę Gedeona, bohaterów wiary, o których możemy się uczyć, jak wierzyć lepiej i więcej. Ale dzisiaj chciałabym, żebyśmy przez następne 4 dni rano, właśnie o 10, też mogli się jeszcze dodatkowo spotkać, bo tak w moim sercu zbierają różne tematy, że sobie myślę, a tam zróbmy jeszcze jednego live'a, co tam. Zajrzyjmy jeszcze raz do Biblii, zajrzyjmy, nauczmy się czegoś. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy właśnie porozmawiali na temat wzrastania duchowego, bo to jest taki temat, który mnie najbardziej fascynuje. Chodzę już z Bogiem 28 ponad lat i widzę, że u mnie były różne takie etapy. I kiedy spotykamy innych chrześcijan, którzy są nawróceni, to też widzimy, że oni są na różnych etapach duchowego wzrostu i jeżeli nie rozumiemy, na jakim etapie kto jest, to możemy doświadczać różnych napięć, ponieważ możemy oczekiwać coś od niemowlaka, co jest zupełnie nierealne, żeby na tym etapie wzrostu niemowlak coś tam umiał czy robił. Z kolei możemy też innych traktować w nieodpowiedni sposób, nie mając do nich cierpliwości, ale też siebie samych możemy po prostu nie rozumieć, dlaczego na przykład czegoś jeszcze nie robimy, albo dlaczego nie rozumiemy, dlaczego porównując się na przykład z innymi możemy pomyśleć, wow, tamten człowiek to jest taki dojrzały, a ja to jestem jakiś taki maluch. Tak więc jeżeli czasami coś takiego przeżywacie, to właśnie ta krótka seria, dosłownie 20 minut o 10 rano, dzisiaj wtorek, środa, czwartek i piątek, będzie służyła właśnie temu, żebyśmy mogli przyjrzeć się tym poszczególnym etapom duchowego wzrostu i zrozumieć siebie, zrozumieć innych, dać sobie przestrzeń do wzrastania, dać sobie czas, ponieważ to wszystko wymaga czasu. Żyjemy w czasach, gdzie wszystko musi się po prostu dziać raz, szybciutko. Tutaj już jeden filmik zobaczę, jedną konferencję zaliczę i już mi się wydaje, że jestem dojrzała. Jedną książkę przeczytam, czy nawet jakąś księgę biblijną, a tu się okazuje, że nie, że potrzebny jest czas. Witam! O, w końcu mi się pojawiły Wasze komentarze. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście, że się witajcie, witacie. Szkoda, że jeszcze tak zdjęcia swojego nie można wkleić, bo bym miała Wasze zdjęcia i widziała Wasze twarze, widziała, do kogo mówię w tym momencie. Słuchajcie, to nasze czterodniowe, krótkie studium poranne jest oparte o dwa fragmenty z Pisma Świętego, chociaż korci mnie, bo jeszcze jest jedno miejsce, w którym też byśmy mogli do niego zajrzeć, ale skupimy się tylko na dwóch. Pierwsze z nich to jest pierwszy list Piotra, drugi rozdział i tutaj od pierwszego do piątego wersetu. Jeżeli byście mieli chwilę, żeby zajrzeć, to byłoby super, ponieważ zawsze jest dobrze razem zaglądać do Pisma Świętego. Więc ja Wam tutaj wyświetlę, gdzie to jest. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 1 do 5. I tutaj czytamy takie słowa, które mnie właśnie zainspirowały do opowiadania o tych etapach. Odrzuciwszy więc wszelkie zło i wszelki podstęp, udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta, pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu, jeżeli tylko zasmakowaliście, że słodki jest Pan. Zbliżając się do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym. Wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa. I ten tekst jest niesamowicie inspirujący, bo on pokazuje właśnie ten proces wzrostu. Że to nie jest tak, że my rodzimy się na nowo i nagle jesteśmy super dojrzałymi ludźmi, którzy już nie mają problemu z żadnym grzechem, nie mają problemu z żadną słabością, wiedzą co robić, znają swoje powołanie, znają swoją tożsamość. Siup, po prostu wyskakujemy na autostradę i pędzimy w kierunku Bożego Królestwa, po prostu mucha nie siada. To tak nie jest. I
I w Biblii mamy różne przyrównania, procesy duchowe są przyrównane do procesów tych naturalnych. I tutaj również ten nasz wzrost duchowy jest przyrównany do wzrostu w naturalnym świecie, tak? Kiedy są niemowlaki, to one inaczej funkcjonują niż dzieci, inaczej niż nastolatkowie, inaczej niż osoby dorosłe. A tutaj mamy mowę o tym, że kiedy pragniemy duchowego pokarmu, pragniemy wzrastać, to wtedy wzrastamy ku zbawieniu, drugi werset, jeżeli tylko zasmakowaliśmy, że słodki jest Pan. Czyli proces wzrostu następuje wtedy, kiedy zbliżamy się do Boga, kiedy smakujemy tego Boga, czyli kiedy ciągniemy od Niego to mleko, tak? Wtedy możemy mówić o wzrastaniu. Bardzo wiele osób, niestety chrześcijan, zatrzymuje się na pewnym etapie, ponieważ już coś doświadczyli z Bogiem, nawrócili się nawet, mieli pewne doświadczenia, ale na pewnym etapie swojego życia przestali przychodzić do Boga i brać pokarm od Niego. Przestali smakować, jak dobry jest Bóg. Przestali mieć tą żywą relację, gdzie przepływ ducha następuje. Kiedy jest przepływ, kiedy jest to zasysanie od Boga, to nie ma możliwości, żeby nie wzrastać. Po prostu w naturalny sposób rośniemy, rozwijamy się, stajemy się coraz bardziej dojrzali, rozumiemy pewne sprawy, a zaczynamy funkcjonować w darach duchowych, wydajemy owoce ducha. Widać zmiany w naszym charakterze, w naszym życiu, w tym, w jaki sposób działamy w Bożym Królestwie, to wszystko zaczyna być widoczne. Ale żeby to mogło mieć miejsce, to my musimy być w tym miejscu tutaj, który przeczytaliśmy, ten drugi werset, musimy zasmakować, pragnąć niesfałszowanego mleka, czyli czystego pokarmu, czystej nauki od Boga, zbliżając się do Niego, smakując, jak słodki jest Pan, czyli mając tą żywą relację, tak jak dziecko, które uwielbia przytulać się do matki, uwielbia ssać mleko, jest blisko i dlatego może ten życiodajny pokarm zasysać. Wtedy mówimy o wzrastaniu. Następny, 4-5 werset mówi też o budowaniu się jako budowla Boża. To jest inny już tutaj przykład, ale też mówi o tym wzroście. Tak, że jesteśmy do tego powołani, żeby wzrastać, żeby się budować, żeby się rozwijać, żeby być coraz bardziej dojrzałymi chrześcijanami, którzy więcej doświadczają, mogą brać więcej odpowiedzialności na siebie, którzy mogą być bardziej użyteczni w Bożym ręku, mogą to Boże Królestwo budować. I taki jest cel każdego słowa, które Bóg do nas kieruje, każdego doświadczenia, które z Nim mamy, żebyśmy po prostu mogli się rozwijać. Tak więc tutaj w tym liście, pierwszym liście Piotra czytamy o tym, że po nawróceniu jesteśmy niemowlętami, tak? Jesteśmy niemowlakami i dlatego jest to taki etap, kiedy po prostu skupiamy się na tym, żeby być blisko Boga, żeby ciągnąć pokarm od Boga, żeby... Za chwileczkę tutaj do tej myśli wrócę, bo będziemy również... mówić o tych sprawach na bazie pierwszego listu Jana 2:12 i to jest drugie miejsce. Dzisiaj tutaj do tego nie przejdziemy, ale jutro, pojutrze i w piątek również to poruszymy. Tutaj Jan pisze do was dzieci, że dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na jego imię. Pisze do was ojcowie, że poznaliście tego, który jest od początku. Pisze do was młodzi, że zwyciężyliście złego. I tam dalej się powtarza jeszcze w 14 wersecie również dzieci, młodzieńcy i ojcowie. Czyli jest tutaj wyodrębnione pewne fazy, pewne etapy naszego wzrastania, tak? Pierwszy list Piotra mówił o tym, że jesteśmy niemowlętami, kiedy rodzimy się na nowo. Potem tutaj w pierwszym liście Jana czytamy z kolei, że jesteśmy dziećmi. Potem jesteśmy młodymi, czy też młodzieńcami w innym przekładzie, aż w końcu stajemy się ojcami. Czyli jest to są pewne etapy i dzisiaj jedynie skupimy się na tych niemowlakach, o których mówiłam, bo jeżeli nie jesteśmy niemowlętami, które są głodne, które są spragnione mleka, które
posmakowały, że Bóg jest dobry, to nie będziemy mieli po prostu żadnej wyjściowej, żadnej szansy, żeby iść dalej, tak? Żeby wzrastać dalej, żeby się dalej rozwijać. Jak długo trwa taki czas niemowlęctwa? No, tak jak w naturalnym świecie, nie trwa zbyt długo, tak? Porównując do całego życia, zobacz, jak weźmiesz 80 lat, niemowlakiem jesteś przez pierwszy rok, czyli to jest 1/80, tak? To nie jest zbyt długi okres, tak? Jesteś niemowlęciem, ale to nie jest cel taki sam w sobie. Celem jest to, żebyś stał się dorosłym człowiekiem i jak najdłużej był tym dojrzałym człowiekiem, tak? Czyli te fazy z pewnością różnie trwają u różnych ludzi, ale no, akcent jest na to, żeby wzrastać, tak? Jeżeli pewne rzeczy się nie rozwijają u dzieciaka, no to rodzice się denerwują, martwią, tak? Myślą, co jest grane, coś tutaj nie zachodzi. Może jest za mało pokarmu, może coś zostało zahamowane. Okej, Ewa jest pomiędzy pacjentami w pracy i teraz mnie słucha jeszcze, wow, nieźle. Tak więc słuchajcie, etap niemowlęctwa to jest taki etap, w którym niemowlak skupia się tylko na relacji z Bogiem, tak? Jakby to jest najważniejsze. Je i śpi, tak? Czyli niesamowite jest wtedy chłonięcie pokarmu. Jest to główna czynność, przybliżać się do Boga i chłonąć pokarm, czyli czytać Biblię. Być w Bożej obecności, być na spotkaniach wspólnoty, które jest żywa duchowo. To jest jedyny cel. Zaraz po nawróceniu przypomnijcie sobie, jak to było. Po prostu człowiek myśli tylko o tym, kiedy znowu chwyci Biblię do ręki, kiedy znowu pójdzie na spotkanie, kiedy znowu posłucha o Bogu, będzie wśród wierzących ludzi. I to jest taki moment uczenia się kochania Boga, rozkochiwania się w Nim, bycia z Nim, karmienia się, poznawania Go, bo my Go w ogóle nie znamy, więc wow, to, wow, tamto. I oczywiście to jest też takie, to są takie czynności, które potem przez całe życie nam towarzyszą, bo również ojcowie, ci dojrzali chrześcijanie, no nie wyobrażam sobie, że się nie odżywiają, tak? Oni też potrzebują czasu z Bogiem i takiego bycia bardzo blisko, intymnej więzi z Bogiem, ale już mają też inne obowiązki i muszą te obowiązki godzić również z tym czasem intymnym z Bogiem. Więc tutaj widzimy, że okres niemowlęctwa to jest po prostu chłoniemy, a nie potrafimy jeszcze bardzo wielu rzeczy jako niemowlęta, tak? Nie potrafimy odróżniać dobrego od złego. Nie potrafimy czasami zauważyć, że nadal są pewne rzeczy, które musimy zostawić, że one nie pasują do Bożego Królestwa, one nie pasują do tego naszego nowego życia z Bogiem. Czasem to jest tak, że Bóg zabiera od razu pewne grzechy, pewne słabości, ale są rzeczy, które wymagają naszej współpracy z Nim i nie są zabierane od razu, ponieważ Bóg uczy nas, a tak jak mądry rodzic, który nie zabiera wszystkich przeszkód i problemów swojemu dziecku, tylko rozumie, że te przeszkody i problemy są potrzebne po to, żeby dziecko samo się z nimi uporało, to znaczy przy pomocy rodzica, ale żeby miało ten element trudności, zmagania, wysiłku, ponieważ wtedy rosną mięśnie, ponieważ wtedy rozwijamy się prawidłowo. Nie kiedy wszystko układa się idealnie i mięśnie nie są wykształcone, tylko kiedy właśnie musimy tych mięśni duchowych użyć. I tak samo jest z małymi dziećmi, z niemowlakami. One muszą mieć też pewne przeszkody, dlatego się dzieciaka kładzie na brzuszku, żeby musiał podnosić główkę, tak, żeby próbował tą główkę podnosić, żeby wzmacniać się. Później są następne etapy, tak? Stawia się dziecku wyzwania. Tak samo jest w tym życiu duchowym. Tak więc taki maluch nie potrafi jeszcze bardzo wielu rzeczy. Potrzebuje wsparcia z zewnątrz, tak? Niemowlę nie potrafi samo o siebie zadbać. I tak samo, kiedy my jesteśmy niemowlakami, potrzebujemy prowadzenia innych, żeby nam pokazali, jak studiować Biblię, żeby nam pokazali, jak się modlić. Potrzebujemy nauczycieli, potrzebujemy opiekunów, duszpasterzy, mentorów. I to wszystko jest normalne na tym etapie, tak? I oczywiście staje się to nienormalne, kiedy jesteśmy takimi 40-letnimi niemowlakami i chodzimy nadal w śpiochach i zsiemy kciuk albo smoczek. I
nie razem z czasem, z biegiem różnych doświadczeń, nie nauczyliśmy się tych kolejnych rzeczy, które na danym etapie powinny występować. Czyli nauczyliśmy się siadać, chodzić, mówić, sprzątać po sobie, zadbać o siebie, ubrać się, tak? I te następne rzeczy, które potem jako dzieci przeżywamy i uczymy się, one wszystkie są potrzebne. I tragedią jest, kiedy żyjemy już długo z Bogiem, a nadal jesteśmy niemowlakami, tak? A apostoł Paweł również w paru miejscach w Piśmie Świętym odnosi się do takiej sytuacji, kiedy mówi o tym, że powinniście już być dojrzałymi chrześcijanami, a wy nadal już powinniście odżywiać się mięsem, a nadal odżywiacie się mlekiem. Nadal potrzebujecie tego podstawowego pokarmu, bo nie urośliście, nie poszliście dalej. Tak więc dobrze jest rozumieć, że to jest normalny etap na początku, ale potrzebuje wzrastać, tak? I Bóg pragnie i daje nam wszelkie możliwości, żebyśmy wzrastali. Tymi możliwościami jest to, co w nas wdrukował, że tak powiem, to jak nas stworzył. Naturalna potrzeba rozwoju, poznawania, ciekawość, odkrywanie, różne takie cechy charakteru i obdarowanie, które on nam daje, ale również daje nam właśnie różne przeszkody, jakby pozwala, żeby te przeszkody w naszym życiu były, a żebyśmy my używali tego, co on nam da i używając tych rzeczy, tak jak to małe dziecko, które jest na brzuszku i podnosi swoją główkę, używając mięśni tutaj szyi, tak, i karku. Kiedy on używa, to uczy się i wzmacnia się, tak? Zaczyna, tutaj już mogę podnieść główkę, tak? Potem zaczyna się przewracać na boczek, zaczyna mu się to bardzo podobać, że już nie leży na płasko, tylko może się przewrócić, że ma jakiś wpływ na swoje życie, ma jakąś możliwość decydowania o tym, jak jego ciało będzie ułożone. Więc to są takie następne etapy, ale potrzebna jest ta chęć używania tego, co mam, tak? Czyli karmię się, wzrastam i używam i przez to następuje mój rozwój. I teraz pewnie wiele osób słucha i myśli sobie, o kurczę, to jestem nadal takim niemowlakiem. Asia napisała właśnie, dostałam odpowiedź, napisz Asiu, jeżeli możesz, nie jest to zbyt intymne, to napisz, co takiego odkryłaś. Uwielbiam otwierać telefon i jestem witana mocnym Bożym przekazem. Tak, to jest piękne. Bóg nam daje takie możliwości teraz, cudowne. Już myślę, że jem potrawy, odróżniam nawet smaki i zaczęłam chodzić. Teraz uczę się biegać. Okej, widzę, że każdy z Was tutaj zaczyna się gdzieś tam umiejscawiać, jeśli chodzi o ten rozwój duchowy. Super, naprawdę można by było tutaj dużo takich porównań używać. Odróżnianie smaków, tak? Co jeść, czego nie jeść, co jest zdatne do jedzenia, a co jest może niestrawne, tak? Bo jest pozbawione smaku i koloru. Tak, jako dorośli mamy pokarm stały. Do tego przejdziemy w kolejnych dniach. Dzisiaj chciałam Wam tylko rzucić taką zajawkę, żebyście ten tekst, który się wyświetla teraz, wzięli tak na tapetę, pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 1 do 5 i zagłębili się chwilę, również jak już skończymy ten live, on ma być tylko takim impulsem dla Was, impulsem, żeby się nad tą kwestią niemowlęctwa zastanowić i też pomyśleć, jakie są osoby wokół Was, które może na tym etapie są takiego bycia niemowlakiem, tak? Gdzie po prostu są niemowlakami i nie ma co wymagać za dużo, tak? Bo po prostu narodzili się nieurośli. Być może są to takie 40-letnie niemowlaki, być może jest to pewien rodzaj patologii, ale kiedy umiemy zdefiniować, zdiagnozować taki stan duchowy, to też zaczynamy rozumieć, aha, to powinno być inaczej, rozumiem, że nie jestem w tym miejscu, w którym powinnam być. Zaczynamy też rozumieć, w jaki sposób mogę urosnąć. I tutaj jeszcze raz podkreślę to, co na początku mówiłam, że rośniemy przez to, tak jak tutaj czytamy w tym pierwszym liście Piotra, pragnąc duchowego, niesfałszowanego mleka,
bo dzięki niemu wzrastamy ku zbawieniu. Jeżeli tylko zasmakowaliśmy, że słodki jest Pan, czyli kiedy rodzimy się na nowo, prawdziwe nowonarodzenie jest związane z osobą Jezusa i to będę zawsze podkreślała, ponieważ spotkałam mnóstwo chrześcijan, którzy nawrócili się, ja bym powiedziała niestety w cudzysłowie, z jednej teologii na inną teologię, będąc w jednym kościele, a potem przeszli do innego kościoła, ale nie poznali nigdy Chrystusa Jezusa, nie stanął On na ich drodze, nie posmakowali, że Bóg jest dobry, nie przemienił ich myślenia, nie przemienił ich serca, nie zostali skruszeni miłością Boga. I trudno tutaj mówić o jakimś duchowym wzrastaniu, to jest po prostu zmiana poglądów, to jest zmiana kościoła, to jest zmiana wspólnoty, ale to nie jest wymiana serca z tego kamiennego na mięsiste, dlatego że kiedy poznajemy Jezusa Chrystusa, to On nas pociąga, my smakujemy, że On jest dobry, że to jako On jest osobą, co zrobił dla nas, poznajemy Bożą miłość. To jest tym momentem, w którym my doświadczamy nowonarodzenia. Doświadczamy, że już nie chcemy żyć sami, tylko chcemy przyjąć to, co On dla nas zrobił i idziemy za Nim. I wtedy mamy naturalny ciąg, że tak powiem, tak jak dziecko, które się rodzi i ona zasysa. Ona ma potrzebę ssania, bo tak to jest już zrobione, że ten, który się rodzi, on chce jeść, on chce wzrastać. Jeżeli nie ma tego zasysania, to być może właśnie nie nastąpiło nigdy spotkanie z Bogiem, zrozumienie tego, kim jest Chrystus, co On dla nas zrobił, jak cudowną osobą jest. No jeżeli nie ma tego etapu, to nie ma potem również wzrostu. Tak? I często mamy potem do czynienia z ludźmi, którzy są religijni, którzy są w kościołach, ale którzy są takimi mumiami, bo to nawet trudno powiedzieć, że to niemowlaki są, tak? Oni się nawet nigdy nie narodzili na nowo. Po prostu takie martwe mumie, które coś tam o Bogu wiedzą, są w kościele, ale się nie rozwijają, tak? Nigdy się nie przebudzili duchowo. Są często przykrego ducha, takim krytykanckim sposobie bycia nieżyczliwym, zauważania tylko błędów u innych i tak dalej. Tak więc zbliżając się do Niego, czwarty werset, smakując, że jest dobry, pragnąc tego mleka, mając ten ciąg, żeby zasysać to mleko, to jest ten prawidłowy objaw u nowonarodzonego człowieka, który zaczyna rosnąć, tak? Ponieważ zasysa, jest blisko swojego Boga, smakuje, że On jest dobry, podoba mu się to, co widzi u Boga, jest zachwycony charakterem Bożym i ma ochotę na więcej, ma ochotę więcej poznawać, więcej nie tylko wiedzieć, ale doświadczać Boga więcej, tak? Doświadczać uzdrowienia, uwolnienia, zrozumienia, poszerzenia horyzontów. I to jest naturalne u niemowlaka i to gwarantuje takiemu niemowlakowi rozwój. Okej. No dobra, kochani. Miał być szybki 20-minutowy live, 23 minuty minęły, dobiliśmy do 100 osób. Bardzo się cieszę, że tak zupełnie niespodziewanie tutaj wskakując w kawałek waszego życia udało się zbudować. Słuchajcie, jutro będziemy mówili o następnym etapie. Będziemy mówili o byciu dzieckiem. 4 live'y w sumie, dzisiaj pierwszy. Jutro będziemy mówili o byciu dzieckiem, później o byciu młodzieńcem, a na końcu o byciu ojcem, bo to jest nasz cel. Tak więc około piątku myślę, że uda nam się rozwinąć wszystkie nasze skrzydła i dojrzeć. Może to być jakiś taki skrócony, przyspieszony kurs dojrzewania. Jutro o godzinie 10. Jeżeli będziecie mieli ochotę znowu wskoczyć i posłuchać, to zapraszam. Błogosławię Was. Trzymajcie się, pa, pa.